Do naszej redakcji wpłynęło pytanie od jednego z użytkowników naszego portalu, mianowicie, czy jest rzeczą właściwą, aby brać udział w loteriach? Generalnie ludzie się zgadzają, że chrześcijanie nie powinni chodzić do kasyn, że nie powinni być uzależnieni od hazardu, ale w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju bardzo popularne jest puszczanie losów na loterii, na przykład w Totolotku albo w jakichś innych firmach. I pytanie jest takie, czy jest to właściwe? Czy to podoba się Bogu? Czy chrześcijanin powinien w czymś takim brać udział? Ja bym powiedział tak. Nie ma zasadniczej różnicy między totolotkiem a grą w ruletkę w kasynie. Oczywiście, być może ta ruletka jest dla ludzi bardziej bogatych, bardziej zamożnych, ale na własne oczy widziałem, jak kiedyś przy kolekturze lotto jeden mężczyzna, mówiąc oględnie, niezbyt zamożnie wyglądający, kupował losy za kilkaset złotych. Tak więc uzależnienie jest możliwe od hazardu zarówno w kasynie, jak i w kolekturze lotto. Moim zdaniem nawet kolektura lotto jest czymś bardziej niebezpieczna, bo na pierwszy rzut oka nie jest kojarzona z hazardem, ale jest to przekonanie błędne, dlatego że wszystkie cechy hazardu możemy znaleźć zarówno w kasynie przy stole z ruletką, jak i w kolekturze lotto. Po pierwsze, ludzie chcą się wzbogacić. I chcą się wzbogacić w sposób łatwy, przyjemny, niewymagający od nich trudu ani pracy. Chcą zarobić szybkie pieniądze. Chcą zrealizować swoje wybujałe marzenia, również nie ponosząc żadnych kosztów przy tym. Tak więc nie ma jakościowej różnicy między tym grubym, poważnym hazardem, a drobnym hazardem, drobną loterią, z jakiej korzystają miliony Polaków. Spójrzmy, co na temat pracy, zarabiania i pozyskiwania środków na życie mówi Pismo Święte. W drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, są bardzo znamienne słowa. Mianowicie apostoł Paweł pisze: kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Kto nie chce pracować, niech nie je. A kilka wersów dalej czytamy takie słowa: tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. To jest wola Boża dla każdego człowieka. Praca, ciche, spokojne życie i jedzenie chleba, na który się zarobiło własnymi rękoma. Pieniędzy, pożywienia nie wygrywa się, nie powinno się też o niego żebrać, jeżeli nie jesteśmy w krytycznej sytuacji. Nie powinno się kraść. Powinno się po prostu pracować. I to jest wola Boża dla każdego człowieka. Nie jest godne osoby wierzącej, osoby, która Pana Jezusa Chrystusa uczyniła swoim Panem, aby iść do kolektury lotto i wydać te parę złotych z nadzieją, że wygra się fortunę. Co więcej, uważam, że jest to szkodliwe duchowo. Bo zauważmy, że taka osoba, która puściła los, przez kilka dni, aż do czasu losowania, będzie żyła tą nadzieją bogactwa, tą ułudą bogactwa. A wielokrotnie jest tak, że takie osoby już planują wydatki, mimo że jeszcze ani jednego grosza z tej wygranej nie powąchali. Tak więc jestem głęboko przekonany, nie tylko ja, ale też inni chrześcijanie, i uważam, że wynika to jasno z Pisma Świętego, że powinniśmy ciężko pracować, powinniśmy ćwiczyć w sobie takie cechy jak na przykład oszczędność, gospodarność, i nie powinniśmy korzystać ani z kasyn, ani z loterii.